Ej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj tak, dzisiaj przesuwanie. Już kolejne na moim kanale. I tak, ja odpalałem sobie trasę. Ogólnie wybaczcie, ale jest głośno i może być szum. Tutaj głośność pojazdu zmniejszymy. Głośność ogólnie też na 80. Już ogólnie mniej, to jest tak, dzisiaj prasowanko, słomy, parę pokosów i panowe nabytki, które zobaczycie na następnym, albo tam nawet przyczepa, normalna taka przyczepka, pocztówka. Tak, dzisiaj, jak widać, bardzo szybko idzie prasowanie, już, no już trochę sprasowałam, no bo dosyć duże pole. Ja już sprawdzę, czy się nagrywa, tak wszystko jest ok. No już, nie wiem, zrobiłem pod odcinkę. Ja prasowanie już chciałam na odcinku. No może nie ma takiego pola, by zajęły. Chciałam na live, zrobić, no ale problem techniczny. No to odcinek będzie krótki z prasowania. Słoma po owsie. To w farmingu różnicy nie ma. Nie wiem, ile chyba. 9 ton, 9 ton i 240 kg zwiozłem z tego pola, jak się nie mylę. Więc no, ładny wynik jak na te pole. Nie było to nawiezione, to no, nawet dobrze. To no, kupiłem od sąsiada obornik, zaraz będziemy przyjeżdżali po tego pola. Będzie też akcja obornik. Ja tu już nie chcę odcinkować. Powiem wam szczerze, tyle gram farminga, a tylko raz robiłem stanie opornika. No i nie przypomniałam, że zawsze albo jakieś wylewanie gnojownicy, albo czekam, aż mi się uzbiera ten opornik. Jakoś tak, tylko raz. Tylko raz wylałem. Bo pamiętam, bo już nie pamiętam, że było parę miesięcy temu. No takie zdziwienie to jest na tej serii, to będzie moje drugie pytanie obornika. No ale już no. Właśnie. Tak, ogólnie też możecie pisać w komentarzach. Nie wiem, hashtag. Hashtag prasowanie, o, hashtag prasowanie. Jeszcze tak powiem, że no ja nie wiem, ten odcinek później przyszło do zaległości dużo na odcinkach, no bardzo dużymi zaległościami, to więc no jak wiecie, 30 subskrypcji, chyba że jak wrzucę ten odcinek już będą 30 subów, to więc może nie będę ruszał tego tematu. No co tu jeszcze powiedzieć, no będzie też właśnie już nie mogę doczekać tej akcji obornik. Jeszcze na końcu zobaczymy ten nowy nabyteczek. Dwa są nowe nabytki, no ale jeden będzie na tym odcinku, drugi na drugim. I tak będzie wszystko po kolei, no bo nie chcę dwóch nowych nabytków. Ogólnie wiem, że na początku polskich wsi dwa nowe nabytki niezbyt. No ale ja tak lubię, że na początku serii jakieś nowe nabytki sprawić. Ja już tak mam, że na tak gram prywatnie, to tak musi tak być. Tak, a po co prasuję słomę, że ruszę temat, jak nie mam zwierząt w tym. No tylko nawet tak będę już miał, nie będę zwierzęta miał, ale będę miał jakieś zapasy słomy, a jak zawsze to można też się spieniężyć. Czyli sprzedać na jakichś skupach. Nie wiem, czy te kostki pozbieram. Jeszcze przed odcinkiem wykonania obornika bym na chęć zaraz go nagrać. Ale jak wszystko się okaże. Bardzo mało nam dostało do prasowania, jeszcze poprzeczniak zrobimy. To ogólnie też mogą być różne ścinki w grze. No nie przyznam, no ostatnio problemu było z nagrywaniem, nawet nie tylko z problemami z nagrywaniem lub z hałasami, ale w ogóle z gro też były ostatnio duże problemy. To więc i tak fakt, że mi się, jak to nagrywam, to że mi się to udało. Ale no, wszystko. Na razie jest dobrze. Idę już tylko nam jeden pokos dostał, to jest no niepotrzebnie prasowałam przed odcinkiem. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. U mnie znów migra ścina.
to widzowie? Normalnie jadę i się zatrzymuję. Włączę pracę. Nie wiem, widzowie, co się tu dzieje. O. Nie, tylko na jakaś praca się mi zbankowała. To dziwne akurat było. Bardzo dziwne. Nie, ma takie właśnie ścinki mam czasami w grze. Raz tak mnie zblokowało, bo nie miałem inną 60 wziąć, ale na tej mapie tak mi bugowało, że nad nią ruszyć nie mogłem. Nie wiem, co się stało, to tam to, że inna była, usu 363P, ale to była tragedia. Tak mi bugowało, że się nie ruszyć nie mogłem. Zaraz mi z gry wypalało. Jak ja szybko pracuję, że ja ten płat nie zaznaczyłem. Dobra, teraz załączę. Teraz... Była tragedia, jak ostatnio miałem problemy. Mnie też z aktualizjami. Też walczyłem ostatnio z modem Seasons, ale się poddałem, można powiedzieć, no bo też trudny temat. I gdy wreszcie robimy tu 60, to mam w tym odcinku pierwszym Zeto, tym 60, a w drugim już będzie Zeto. Dużo nowych, dużo nowych zabiegów, to się nie szykuje, ale planuję która do któregoś ciągników założyć, a później zakup nowego ciągnika. Najpierw zakup ciągnika, u mnie nie włączyłem sterowania, wspominam się. Zakup ciągnika i dopiero która, no bo choć na razie właśnie poszłem w kostki, ja będę w kostki właśnie słomę, no to tur mi nie będzie zbyt potrzebny, no ale no nawet tu to już można wiele rzeczy zrobić z turem. To więc no tur jest no potrzebny na to serwis, co będę wygrywał. Tur jest potrzebny, gdy sianokości też szukują. Prawie, że to zerknę. Która minuta nagrywania? O, już 7. Tu będziemy kończyli ten odcinek. To krótki odcinek z prasowania. Zawsze coś. I co? Pozdrawiam, na razie.